Bezpieczna kolej. Żeberko ochronne. Rozpoczynam cykl filmików, w których omówię Państwu bezpieczeństwo na kolei. Tu mamy żeberko ochronne w stacji. Tu proszę zwrócić uwagę na prawą stronę. Cóż tu widzimy? Widzimy, że zwrotnice są ustawione na wprost. Nie ma po prostu możliwości wjechania w nasz tor. Jedynie można wjechać w tor piaskowy i w żeberko. Z kolei mamy następne żeberko. Jest to żeberko do szlaku łączącego. Także jakby jechał z drugiej strony pociąg z tym pojedynczym torem. A tu, proszę Państwa, właśnie tą łącznicą porusza się pociąg. I gdyby nie zatrzymał się przy semaforze z różnych przyczyn, wskazującym sygnał stój, naszą ochroną będzie to właśnie żebereczko tutaj z prawej strony. Mówiąc fachowo, żeberko ochronne, tor specjalnego przeznaczenia, zakończony kozłem oporowym. Służy ono jako zabezpieczenie drogi przebiegu dla pociągów przed niespodziewanym najechaniem na nich z torów bocznych przez inne pociągi lub tabor kolejowy. W czasach, gdy nie było tego żeberka ochronnego, właśnie tam się zdarzył wypadek. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny film. Koniec.